Jest 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Godzina 9:30, wioska Peralia. Na plaży pojawiła się pierwsza z gigantycznych fal tsunami. Wokół pociągu wezbrała się woda. Zatrzymał się. Setki pasażerów w panice wspięło się na dach. Inni schowali się za wagonami. 10 minut później druga fala podniosła pociąg, rozbijając go o okoliczne drzewa. Grudnia 2004 roku. Ten dzień na stałe zapisał się w kartach światowego kolejnictwa. Jednak lepiej, aby nigdy się nie wydarzył. Tego dnia Sri Lankę odwiedziło potężne tsunami, wskutek którego życie straciło ponad 30 tysięcy osób. W tym, niestety, pasażerowie feralnego pociągu Matara Express, który kursował między miastami Colombo i Galle. Jako że ta trasa biegnie zaledwie 200 metrów od brzegu, to pociąg, jako jeden z pierwszych, przyjął potężne uderzenie fali. Maszyna opuściła stację Ford w Colombo około godziny 6:50. Na pokładzie znajdowało się ponad 1500 osób. Jednak te 1500 to tylko liczba kupionych biletów. W tamtych rejonach bardzo dużo osób jeździ bez biletu, a pociągi są bardzo zatłoczone, przez co kontrola tak naprawdę nie istnieje, a liczba podróżujących najczęściej opiera się tylko na szacunkowych wyliczeniach. Przeżyła dosłownie garstka, a życie straciło co najmniej 1700 osób, chociaż mówi się nawet o liczbie przewyższającej 2000. Zniszczenia były tak ogromne, że odnaleziono tylko połowę. Reszta została najprawdopodobniej zabrana do morza. Poszukiwania trwały jednak bardzo długo, bo ponad tydzień, a do pomocy włączyły się zdeterminowane rodziny poszkodowanych, którzy zabierali ciała swoich krewnych. Ciała jednak były bardzo zniszczone i w celu ich identyfikacji zespół kryminalistyczny w Colombo musiał pobierać odciski palców. Czy można było jednak uniknąć tej tragedii? Wszystko wskazuje na to, że nie, bo w pociąg uderzyła przecież potężna fala, a jak wiadomo, z żywiołem nie mamy szans. Jednak co gdyby pociąg został na stacji i w ogóle nie ruszył? Teraz można tylko gdybać, bo fala uderzyła w całe wybrzeże. Była jednak szansa na to, aby kurs Colombo-Galle został odwołany. Jeszcze przed uruchomieniem 50-letniej maszyny stacja monitorowania sejsmicznego na Sri Lance w Pallekele zarejestrowała trzęsienie ziemi na oceanie. Uznano jednak, że nie był to tak silny wstrząs, aby fala dotarła do wyspy. Jak się później okazało, była to błędna decyzja. Pracownicy stacji po czasie zrozumieli, że fala jest za duża i na pewno uderzy w wyspę. Było już jednak za późno i dyspozytorzy na dworcu w Maradanie zdołali zatrzymać tylko 8 pociągów, które kursowały po brzegu Sri Lanki. W składzie tych 8 kursów niestety nie było pociągu Matara Express. Matara Express zatrzymuje się na stacjach wzdłuż wybrzeża, między innymi w Ambalangodzie, mieście oddalonym o około 100 km od Colombo. Podczas postoju na tej stacji dyspozytorzy z Maradanu ponownie próbowali zatrzymać maszynę, jednak ponownie bezskutecznie. Cały personel stacji w Ambalangodzie pomagał obsłudze w pociągu, przez co nikt nie odebrał telefonu z Colombo. Dyspozytorzy jednak nie dawali za wygraną i próbowali informować następne stacje, na których miała zatrzymać się kanadyjska lokomotywa. Tam jednak też nikt nie dostał żadnej odpowiedzi. Pracownicy stacji albo byli już w trakcie ucieczki, albo uderzyła już w nich fala. O godzinie 9:30 pociąg znajdował się w okolicach wioski Peralia. Wtedy pojawiła się gigantyczna fala, którą zauważyła obsługa pociągu. Maszyna zatrzymała się, a dosłownie chwilę później została otoczona wodą. Zawyły alarmy, a mieszkańcy wioski z nadzieją patrzyli w stronę pociągu. Część z nich wspięła się na dach wagonów. Pozostali, którym się nie udało,
schowali się za maszyną, wierząc, że uchroni ich ona przed siłą drugiej fali, która była już na horyzoncie. 10 minut później przyszła następna fala. Fala, która wyrzuciła pociąg i rozbiła go o okoliczne drzewa, a ci, którzy szukali schronienia kryjąc się za wagonami, zostali zmiażdżeni. Jak to pociągi w tamtych rejonach, ten również był bardzo zatłoczony. Przez to w 8 wagonach, gdy te napełniły się wodą, nie dało rady otworzyć drzwi. A pasażerowie, którzy byli akurat w środku, zostali już tam na zawsze. A wzburzona woda wielokrotnie obmywała wrak. Większość tych, którzy wspięli się na dach wagonów, została wyrzucona przez wodę. Reszta się potopiła, a jeszcze inni zostali zmiażdżeni przez gruz pochodzący z okolicznych budynków. Uderzenie było tak silne, że kanadyjska maszyna o numerze 591 zatrzymała się 100 metrów dalej i ugrzęzła w bagnach, a fale sięgały nawet 25 metrów. Wieś Peralia, w której zatrzymał się pociąg, została doszczętnie zniszczona do tego stopnia, że przetrwało tylko 10 budynków, a setki mieszkańców straciło dach nad głową, przez co później musieli zamieszkiwać wyższe partie buddyjskich świątyń. Linia kolejowa Matara Express została odbudowana i wciąż kursuje pomiędzy Colombo i Galle. Na tym połączeniu nadal pracuje jeden z ocalałych, czyli konduktor Karuna Tilake. Lokomotywa numer 591 Manitoba i dwa wagony również zostały uratowane. Dodatkowo na jednym z wagonów została namalowana fala, jako znak upamiętniający to fatalne wydarzenie. Odbudowane wagony i lokomotywa wróciły do Peralii 26 grudnia 2008 roku, czyli 4 lata po katastrofie. I od tego czasu co roku symbolicznie wracają w to miejsce, aby upamiętnić tych, którzy stracili życie. Katastrofa z drugiego dnia świąt 2004 roku do dzisiaj uznawana jest za najgorsze takie wydarzenie w dziejach kolejnictwa. Po tym jak w 1981 roku cyklon zrzucił pociąg z mostu do rzeki Bagmati w Indiach, pozbawiając życia ponad 800 osób. To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest przestrzeganie BHP i jak niebezpieczne jest takie podróżowanie jak w Indiach. Ówczesna technologia też nie pozwoliła połączyć się dyspozytorom bezpośrednio z pociągiem. Dzisiaj mija dokładnie 16 lat od tamtego wydarzenia i z tej okazji właśnie ten odcinek. Oby nigdy więcej nic podobnego się nie wydarzyło.